Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiejsze spotkanie Szczecińskiego Klubu Dyskusyjnego dedykowane jest edukacji. Na naszym ostatnim dyskusyjnym spotkaniu, które było w całości poświęcone nowoczesnym sposobom nauczania, bardzo dużo się działo. Pojawiło się wiele przedstawicielek z szkół, w których prowadzona jest nauka w sposób alternatywny do standardowych szkół podstawowych, średnich i ogólnokształcących, które są prowadzone w Polsce. Na tym spotkaniu padało wiele argumentów o tym, że należy zmienić system nauczania, dostosować go do XXI wieku. Nauczycielki, dyrektorki, osoby zaangażowane, rodzice opowiadali, dlaczego warto jest kształcić dzieci w takim systemie, w jakim one kształcą, jaki one wprowadzają. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego na chwilę obecną te formy edukacji dostępne są tylko dla ludzi zamożnych. Dlaczego jest to dostępne tylko w szkołach, w których jest wczesne. Jak zrobić, żeby powszechna była edukacja XXI wieku, żeby była dostępna, żebyśmy mogli zadecydować o posłaniu do takiej szkoły, do takiego przedszkola dziecka. W czasie tego spotkania padło hasło, że musimy się spotkać, musimy wypracować plan działania, musimy opracować te działania, musimy wiedzieć jak, do kogo i z czym trafiać, żeby wszystko mogło zostać zaimplementowane do szkół. Jak wspierać nauczycieli, żeby zechcieli wprowadzać tego typu edukację, jak wspierać dyrektorów, żeby zależało im na tym, żeby tego typu systemy pojawiły się w ich szkołach. Jak oswajać rodziców z myślą, że wchodzimy w XXI wiek i warto by było w ten XXI wiek wejść również edukacją. Chcemy przygotować konkretne działania, które uważamy za stosowne, żeby umożliwić edukację w XXI wieku wszystkim dzieciom w Polsce, żeby wprowadzić to na zasadzie ewolucji, żeby wprowadzić to na zasadzie współpracy, na zasadzie zaangażowania, żeby wspierać się nawzajem, żeby grupy rodziców nie rywalizowały z nauczycielami, żeby edukacja wynoszona z domu, ta, która jest wprowadzana w szkole, ta, która się dzieje w otoczeniu, była spójna, jednoznaczna i prowadziła nasze dzieciaki do tego, żeby były samodzielne, myślące, potrafiące zweryfikować źródła informacji, kreatywne, żeby były dziećmi, młodzieżą, dorosłymi na miarę XXI i następnych wieków. Chcemy wprowadzić te zmiany oddolnie, ponieważ uważamy, że w inną stronę się tego nie da zrobić. Z góry nikt nam niczego nie przyniesie, bo to my wiemy, jak tę edukację zmieniać, jak ją dostosować do tego poziomu, żeby dzieciaki z przyjemnością chodziły do szkoły, rodzice przestali ukrywać się pod stołem na spotkaniach komitetów rodzicielskich, przy wyborze rad rodziców czy innych tego typu zebraniach, żeby rodzice chętnie angażowali się w działania szkoły, żeby dzielili się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, ponieważ jesteśmy źródłem niesamowitych informacji, doświadczeń i bardzo szkoda, żeby to się marnowało. Na dzisiejszym spotkaniu, mam nadzieję, wypracujemy ten plan działania, podzielimy się obowiązkami i zaczniemy realizować tą oddolną inicjatywę ewolucji edukacyjnej. Szczeciński Klub Dyskusyjny to jest inicjatywa oddolna również, zmierzająca do tego, żeby stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy miasta mogliby się wypowiadać na tematy ich interesujące. Są to tematy lokalne, są to tematy ogólnopolskie, ogólnoświatowe. Rozmawiamy na każdy temat, który nas interesuje. Zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecina, wszystkich odwiedzających Szczecin w trakcie spotkań organizowanych przez Szczeciński Klub Dyskusyjny. Zachęcam do dyskusji. Mamy się uczyć dyskutowania, mamy się uczyć szanowania zdania innych, którzy się niekoniecznie z nami zgadzają. Mamy za zadanie przygotowywanie gruntu pod konsultacje społeczne. Mamy się uczyć angażowania w to, co się dzieje, reagowania na to, wchodzenia w to, dlatego że tylko my jesteśmy w stanie stworzyć dla siebie fajną do życia przestrzeń. Chcemy się nauczyć fajnie różnić, chcemy się nauczyć wykorzystywać te nasze różnice dla dobra naszej, dla dobra naszego i dla dobra naszego miasta. Bo tylko różnorodnością będziemy się bogacić, różnorodnością możemy zweryfikować każdy pomysł, obejrzeć go ze wszystkich stron. Działalnością Szczecińskiego Klubu Dyskusyjnego zainteresował się również Szczeciński Ruch Miejski, który ma bardzo zbliżone cele. Również jako cel stawia sobie aktywizację mieszkańców, włączenie ich w zarządzanie miastem, ponieważ dział edukacji jest tam bardzo ważny. Jest jednym z priorytetowych działań. Szczeciński Ruch Miejski zainteresował się naszym spotkaniem, ponieważ chce wspierać działania mieszkańców w zakresie, który jest dla nich ważny, zwłaszcza tak ważnych działań, jak są nimi działania dotyczące edukacji.
Naszym projektem zainteresował się również Instytut Myśli Demokratycznej Roberta Biedronia, ponieważ tworzy diagnozę obecnie stanu Polski i przygotowuje scenariusze dla Polski. Dlatego również do Instytutu pójdą informacje o tym, co wypracowaliśmy, jakie są priorytety, jakie są potrzeby, co będziemy robić.